Cześć. Popularny detektor napięcia, Phaser 777, może wykrywać napięcie fazy dotykowo i bezdotykowo. Wykrywać przewody pod napięciem ścianie, sprawdzać ciągłość przewodów, sprawność bezpieczników i dodatni biegun napięcia stałego, np. bateryjek. W tym filmie pokażę, jak tych funkcji używać. Sprawdzenie dotykowe przewodu pod napięciem, czyli wykrywanie, szukanie fazy. Po prostu sprawdzamy, bez naciskania przycisku czy dotykania blaszek. Sygnał dźwiękowy świecąca dioda, przewód fazowy pod napięcie. Dla ochronnego neutralnego nie ma sygnalizacji. Wykrywanie bezdotykowe. Naciskamy i trzymamy przycisk. Zbliżamy do gniazda czy przewodu pod napięcie. Im bliżej, tym jaśniej świeci dioda i głośniejszy jest sygnał. Zielona dioda oznacza tylko, że fazer działa. Pokrętłem z tyłu możemy regulować czułość. Za duża czułość utrudnia precyzyjne zlokalizowanie przewodu, a za mała może nie wykryć. Można zacząć od dużej czułości i zmniejszać. Możemy tak wykrywać napięcia przemienne od 60 do 500 V, w odległości nawet do 50 cm. Sprawdzenie ciągłości przewodów. Jedną ręką dotykamy sprawdzany przewód, drugą dotykamy blaszki fazera, a fazerem dotykamy drugiego końca przewodu. Czerwona dioda świeci i jest sygnał dźwiękowy. To oznacza, że przewód jest ciągły. Przy długich przewodach możemy zewrzeć na drugim końcu i sprawdzić od razu dwie żyły. W ten sposób możemy sprawdzać przewody do 175 cm. Podobnie można sprawdzać bezpieczniki. Sprawdzenie dodatniego bieguna, czyli plusa baterii lub akumulatora. Sprawdzamy podobnie jak dla ciągłości. Jedną ręką dotykamy bieguna baterii, drugą blaszki fazera i fazerem dotykamy wolnego styku baterii. Jeśli czerwona dioda świeci i mamy sygnał, to fazerem dotykamy do plusa. Jeśli nic się nie dzieje, to albo do minusa, albo mamy zużytą baterię. W ten sposób możemy sprawdzać napięcia do 60 V. Fazer zasilany jest trzema bateryjkami LR44. Są potrzebne do działania wszystkich funkcji. Możemy łatwo sprawdzić, czy są sprawne, naciskając przycisk. Zielona dioda to sprawne baterie. Zobaczcie ten detektor w praktyce i jak wypada w porównaniu z innymi tanimi wskaźnikami. Link do filmu na ekranie i w opisie. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.